Jesteśmy dzisiaj w Toruniu, za moimi plecami pizzeria Piccolo, czyli lokal, który ma najwięcej opinii Google oraz praktycznie najwyższą średnią pizzerii w Toruniu. Za chwilę wejdę tam i sprawdzę, gdzie tkwi fenomen tego legendarnego miejsca na ulicy Prostej. Po wejściu do lokalu ukazuje nam się menu z tylko jedną pozycją. Pizza z pieczarkami za 8 zł i 70 groszy. To jest chyba najtańsza pizzeria w Polsce. Reszta to już są tylko dodatki. Zamawiamy dwie pizze, do tego sosy, barszcz i na paragonie mamy 20 kilka złotych. Pizza na puszystym cieście, a la drożdżówka, do tego pieczarki, ser i pani dużą łyżką nakłada sosy. Dla mnie oczywiście bez fajerwerków smakowych, natomiast ma swój taki starodawny klimacik. Barszczyk dobrze doprawiony. Całość dzisiaj nam smakowała. Warto odwiedzić to miejsce, będąc w Toruniu. Kultowe, działające od 1990 roku. A co wy sądzicie o prawdopodobnie najtańszej pizzy w Polsce? Dajcie znać mi koniecznie w komentarzu.